Cześć! Dzisiaj film podsumowujący mój post dr Dąbrowskiej i chcę skupić się w nim na trzech rzeczach. Po pierwsze, na najczęstszych błędach, jakie popełniamy podczas tego postu. Po drugie, na wychodzeniu z samego postu, bo jest to bardzo ważne. I na tym, co zrobić, żeby nie było efektu jojo. Zapraszam! Jak pewnie wiecie z poprzednich filmów, byłam na poście Dąbrowskiej 14 dni i teraz postanowiłam z niego wyjść. Także ten tydzień to jest tak naprawdę u mnie rozszerzanie diety, z którym często wiele osób ma problem albo w ogóle na przykład nie przykłada się do tego etapu. Taka zasada niepisana panuje, że tyle ile byliśmy na poście, tyle powinniśmy z niego wychodzić. Czyli jeżeli ktoś jest maksymalnie 6 tygodni, to rzeczywiście 6 tygodni czasu powinien z postu wychodzić. Ja byłam 2, więc tak mniej więcej 2 tygodnie mi to zajmie. Natomiast dlaczego jest to ważne? Bo im dłużej jesteśmy na poście, tym bardziej nasz organizm przestawia się na to odżywianie wewnętrzne i po prostu cięższy kaliber jedzenia będzie jeszcze trudniej trawiony. Więc to jest naprawdę bardzo istotne, bo poprzez złe wyjście z głodówki możemy zmniejszyć jej dobre skutki, a nawet je zupełnie zniwelować. Jeśli chodzi o metody wychodzenia z głodówek, to w ogóle bardzo Wam polecam przeczytanie książek dr Dąbrowskiej, one są krótkie i na temat. Kolejna sprawa to są grupy wsparcia, na przykład na Facebooku, gdzie znajdziecie bardzo dużo informacji. Jak wychodzimy z głodówki? W pierwszym tygodniu zazwyczaj zaleca się po prostu jedzenie już wszystkich warzyw i owoców, jakie są dostępne. Natomiast w kolejnych tygodniach wprowadzamy najpierw różnego rodzaju kasze, orzechy, według mnie warto je namoczyć, tutaj neutralizujemy kwas fitynowy i później dopiero ewentualnie, jeżeli dobrze tolerujemy nabiał, jaja i na samym końcu w niewielkich ilościach na spokojnie produkty mięsne. Tak to w skrócie wygląda i naprawdę, uwierzcie mi, nie należy tego lekceważyć, bo tutaj przechodzimy do kolejnego etapu, czyli właśnie efektu jojo. Jeżeli potraktujemy post dr Dąbrowskiej jako po prostu takie szybkie odchudzanie, no to niestety bardzo wiele takich osób trafia do mnie. Później po prostu kilogramów mamy, zeszło nam, nie wiem, 5, 10, 15, bo różne rzeczy się zdarzają, też zależy z jaką wagą startujemy. No i potem jest 10, 15, 20 do przodu, tak? Po paru tygodniach. Więc tego na pewno nie chcemy, bo to też rozwala Wam metabolizm. Jeżeli sobie ustalacie jakiś okres czasu, nie wiem, czy to jest będzie 2 tygodnie, czy 4, 6 na ten post, to dołóżcie do tego jeszcze drugie tyle i weźcie pod uwagę, że to jakby dalej jest jeszcze częścią tego procesu. Jeśli chodzi o najczęstsze błędy, jakie zauważyłam wiele osób popełnia, czy to mając kontakt z moimi pacjentami, nawet członkami rodziny, a także śledząc różnego rodzaju fora, to przede wszystkim jest takie delikatne grzeszki, i wydaje nam się, że okej, zaraz wrócę i będzie w porządku. Moi drodzy, to jest chyba najgorsze, co możemy zrobić, ponieważ, jak Wam już mówiłam w poprzednich filmach, nasz organizm ma się przestawić na odżywianie wewnętrzne. Jeżeli wypijemy kawę, zjemy jajko, zjemy coś słodkiego, mięso, to organizm z tego odżywiania wewnętrznego jest wytrącony. I takie lawirowanie jest tak naprawdę najgorszym, co możemy dla niego zrobić i co możemy dla siebie zrobić. Kolejna sprawa jest taka, że podczas postu my tak naprawdę jesteśmy zewnętrznie niedożywieni. I jeżeli będziemy sobie tak lawirować, to niedożywienie po prostu objawi się nam bardzo dramatycznie i może nam się pogorszyć nasz stan zdrowia, bo organizm zamiast się leczyć, no to dostaje znowu trochę z zewnątrz, wszystko jest zaburzone i po prostu na przykład zrobieniem sobie jednego dnia przerwy, nie ma cheat meali, nie ma na poście, nie ma czegoś takiego jak cheat meal, po prostu nie możesz oszukiwać, bo jeżeli zaczynasz to robić, to organizm jest niedożywiony, możesz nabawić się różnego rodzaju niedoborów i naprawdę trzeba o tym pamiętać. Kolejna rzecz to jest właśnie takie wychodzenie z postu, na przykład zrobiłam sobie tydzień, a tu jakaś impreza, więc na 1-2 dni wyjdę i potem znowu, i potem znowu. Nie, czegoś takiego też nie możemy robić, post dr Dąbrowskiej według jej zaleceń może trwać maksymalnie 42 dni, 6 tygodni, natomiast jeżeli go przerwiesz, to go przerwij na miesiąc, dwa,
żeby jakby organizm znowu się odżywił odpowiednio i wróć do niego. Ale takie wchodzenie, wychodzenie, wchodzenie, wychodzenie jest naprawdę niedobre. Czasem możecie nie odczuwać tego fizycznie jakoś bardzo i tak się wam wydaje, a chudnę znowu na przykład, czy czuję się lżej, no bo jeżeli, no nic dziwnego, jeżeli jadłeś cały czas warzywa i owoce, natomiast czasnąłeś sobie steka na obiad w niedzielę albo jakiegoś grilla, no to potem znowu bierzesz warzywa, no to na pewno po tym steku, gdzie po prostu twój żołądek będzie rozwalony, trawienie po prostu tu będzie masakra, no to później poczujesz się lepiej, ale to nie znaczy, że to jest dobre rozwiązanie. Okres postu to jest czas dla naszego organizmu, żeby on odpoczął. Przewód pokarmowy oczywiście sobie odpoczywa, bo nie musi trawić jakichś bardzo skomplikowanych kombinacji, których mu na co dzień dostarczamy, ale powinniśmy my także dać sobie więcej czasu na odpoczynek. Wyśpijcie się, dajcie sobie troszkę więcej luzu, odpocznijcie, skorzystajcie z tego, że jest piękna pogoda, pochodźcie sobie po lesie, róbcie sobie uziemianie, czyli bose stopy na trawę, najlepiej z rosą. To są naprawdę rzeczy, które są bardzo, bardzo istotne dla regeneracji i dla uzdrowienia naszego organizmu, tak? O które nam właśnie w takich głodówkach chodzi. I kluczowe pytanie, które dręczy bardzo wiele osób, jak uniknąć efektu jojo? Przede wszystkim nie możemy traktować tego postu jako takiego jednorazowego strzału. I o tym już wam mówiłam, to ma być trwała zmiana nawyków żywieniowych. Jeżeli wrócisz do śmieciowego jedzenia, to twój organizm znowu poczuje po prostu, że należy zacząć odkładać tkankę tłuszczową. I takie lawirowanie, skoki wagi, to jest najgorsze, co może być. I bardzo często kobiety mają problemy z odchudzaniem, mimo że jedzą bardzo mało, właśnie dlatego, że rozwaliły sobie w ten sposób metabolizm. Druga sprawa to, o czym już mówiłam, czyli odpowiednie wychodzenie z głodówki, które powinno trwać przynajmniej tak samo długo, jak sam proces oczyszczania. I trzecia rzecz, podkręć swój metabolizm poprzez aktywność fizyczną. Ja po prostu byłam przeszczęśliwa, bo już następnego dnia po jakby tym, jak zaczęłam wprowadzać jakieś dodatkowe produkty, poszłam pobiegać i miałam na to też siłę i energię. To nie chodzi o to, żebyście po prostu szli na crossfit od razu, natomiast jakieś szybsze spacery, czy delikatny trucht, czy jakiś krótki interwał i stopniowe zwiększanie tej aktywności fizycznej, to naprawdę jest klucz do sukcesu. No i taka rzecz, której nie jestem wam w stanie chyba do końca przekazać w filmie, to mocno indywidualne podejście, bo to tak naprawdę wszystko zależy od naszego organizmu, od tego, z czym my się borykamy, jak on reaguje, i to są rzeczy, które bardzo często poczujecie sami, natomiast jeżeli nie, to warto po prostu skontaktować się ze specjalistą, który pomoże wam wyjść z takiej głodówki i pomoże wam wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe. Także ja zakończyłam mój post dr Dąbrowskiej. Jestem z niego bardzo zadowolona, dostałam takiego kopa. Mam nadzieję, że ta moja seria wam również dała trochę informacji, a może kogoś zachęciła do spróbowania postu dr Dąbrowskiej. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu i podzielcie się ze mną i z pozostałymi tym, co tam u was słychać. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!